Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowy moment, kiedy uczniowie i ich rodzice mogą docenić pracę nauczycieli i pedagogów oraz podziękować za ich zaangażowanie. Z tej okazji w szkołach i innych placówkach oświatowych odbywają się uroczyste akademie, przedstawienia i inne wydarzenia. W słupskich szkołach takie uroczystości zorganizowano już wczoraj, bowiem 14 dzień października od wielu już lat jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. Filmowo-zdjęciową relację ze świętowania Dnia Nauczyciela w szkole przesłali do naszej redakcji uczniowie Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku. Ze względu na pandemię uroczystości zorganizowano w trzech oddzielnych grupach klasy 1-3, 4-6 oraz starsi. W tym dniu do nauczycieli trafiły kwiaty i upominki. Nie zabrakło też uczniowskich prezentacji, wierszy, piosenek, a także wspólnych tańców oraz plebiscytu i quizów na temat szkoły oraz pedagogów. Ponadto wybrano i zaprzysiężono nowy samorząd uczniowski. Natomiast w godzinach popołudniowych odbyło się pasowanie na uczniów klasy pierwszej. Było wiele emocji i wrażeń.